tła znajdziesz po prawej stronie. Masz tu sporą listę do wyboru, od jednolitych po te malowane akwarelą, kwiatowe, geometryczne czy okazjonalne. Pod każdą z kategorii możesz podglądnąć dostępne pozycje. Żeby użyć danego wzoru, wystarczy przeciągnąć tło na obszar projektu. Jeśli wrzucisz tło na lewe pole, pojawi się ono na lewej części rozkładówki czy strony. Jeśli umieścisz je w prawym polu, będzie zamieszczone z prawej strony. Gdy chcesz, żeby tło dotyczyło całej rozkładówki, wrzuć je na środek. Zmiana tła jest bardzo prosta, wystarczy przeciągnąć w dane miejsce inne tło. Możesz też edytować i zmieniać wybrane tło. Kliknij na nie dwukrotnie kursorem myszy. Na górze, nad obszarem projektowania, pojawią się takie opcje jak powiększanie, pomniejszanie, obracanie, odbicie lustrzane czy zmiana stopnia przeźroczystości. Możesz też kadrować wybrane tło. Gdy zakończysz zmianę, nie zapomnij zaznaczyć gotowe, żeby zapisać te modyfikacje. Później możesz już układać zdjęcia. Jeśli chcesz samodzielnie ustawić kolor tła, kliknij na nie dwukrotnie i przejdź do edycji. Skorzystaj z górnej ikonki, wybierz kolor i wpisz jego wartość lub wybierz ją na pasku. Tłem projektu może być też zdjęcie. Umieszczasz je w projekcie dokładnie tak samo.